No i jest tak. Jak wydałem pierwsze zarobione 300 zł z YouTube'a, czyli zrobiłem remont warsztatu, jak widać. Tutaj przyniosłem brudne rzeczy, no, nawet rower stoi. A teraz wchodzimy do warsztatu. I wygląda to wszystko tak. Może rzućmy od wejścia, od drzwi wejścia. Tu jeszcze muszę skończyć lewą ścianę, jeszcze nie zrobiłem. Ale tak. No, na suficie są nowe świetlówki, tutaj jeszcze jedna niepodłączona. Cały 20 zł sztuka LED-owa świetlówka na bazarze, ale nie polecam dla radioamatorów. Cholernie sieje w radio. Teraz tak, tutaj mamy kabelki do oscyloskopu, oscyloskop, analizator, no i mój stary wzmacniacz, jak widać. Może zróbmy sobie, odejdźmy troszeczkę dalej. Jak znajdę w tym, teraz mam straszny rozpiździel taki trochę na warsztacie, bo niby jest czysto, ale nie wiem gdzie co mam. I muszę poznajdować z kartony, rozpakować jeszcze i muszę znaleźć szerokokątny obiektyw do kamery. I jest tak, tu mam blat po całości, jak widać, po całej długości. I no, możecie sobie porównać z ostatnich filmów, jak to wyglądało. To jest ten sam warsztat, tylko troszeczkę uporządkowany. No i teraz tak. Tu mamy miejsce do pracy, multimetry, tu jeszcze dojdzie listwa magnetyczna, jedna tam na ścianie z tyłu za monitorem do wkrętaków, bo jeszcze nie wszystkie mi tutaj wlazły. Na górze mamy co, dwie półki, taką meblościankę, oczywiście tak, kolumienki, jak widać, po jednej stronie i po drugiej stronie mam dwie bardzo fajne kolumny, one mają po dwa soprany, jeden mają od góry, w sufit świeci ten sopran, a ten bas jest małej mocy, bo ten bas ma tylko 15 W, 8 ohm, 15 W, ale jest efektywność 96 dB, czyli praktycznie 1 do 1, czyli 1 W, 96 dB, to jest straszny huk już przy 1 W, one fajnie grają. No, moje te kolumienki Tonsilla, tutaj tu jedna koło oscyloskopu stoi, tu po drugiej stronie druga. No i tak to mniej więcej wygląda. Zobaczmy jeszcze może tak od samego rogu brzegu. No i dobra, miejsce do pracy jest, tutaj reszta mojego warsztatu, piec, bo trzeba się grzać, zima idzie. No, nawet w tej chwili palnik od butli, od gazu stoi. Tutaj jeszcze dojdzie blat, od ten stół, który stoi tutaj pod ścianą. No i oczywiście muszę gładź zrobić jeszcze na tej ścianie starej. Zobaczcie, jaka stara ściana była, pomalowana farbami, sprayami i tym. Tu u góry już machnąłem gładź. Nie chciało mi się ściągać tych szafek, bo te szafki cholernie są zapakowane. Teraz to wszystko przeładowywać to jest trochę, że tak powiem, roboty, nie? W sumie to niedużo, ale jak będę robił tę ścianę, to może jej ściągnę. No i co tutaj jeszcze? Tutaj już się gromadzi syf na górze. Oczywiście nawiew. Jakby gazu zabrakło, to mogę sobie ciepłym się dogrzać albo ochłodzić chałupę, jeśli będzie za gorąco. Wentylacja w ścianie, w kominie. Tam wiatraczek wstawiłem, żeby mi papierosy wyciągało, jak palę. Tam mam nawiew za tą atrapą czarną, czyli drugi kominek. No i w tej chwili pracuje ten wyciąg, bo palnik chodzi. Chociaż ten palnik fajnie dopala, bo te słoneczka wszystkie te elektryczne, nie elektryczne, elektryczne to bym zbankrutował, ale te słoneczka, te gazowe strasznie śmierdzą. Można się zaczadzić. No i to by było tyle. Taki wydałem tak. Dwa wiaderka po 29 zł gładzi, gdzie mi zabrakło. Będę musiał tutaj jeszcze jedno wiadro dokupić.
Gładź szpachlowa, pigment 5 zł, czyli tak 29,29, może znajdźmy kalkulator, jak znajdę, mam tak, kurde, jeszcze się pokaleczę jakoś blachą, a jak, podliczmy wydatki, 29 razy, dodać 29, dodać pigment tam 5 zł w zaokrągleniu, moje stoły 3, obłożyłem panelami, jedną paczkę kupiłem, tam niecałe 3 metry kwadratowe, czyli 50 zł, bo najtańsze panele jakie były. Do tego co doszła farba na sufit, 50 zł, 49, farba tutaj na, po tamtej stronie na ścianę, to kolejne 5 dych. Potem świetlówki, 3 świetlówki dokupiłem, jedno miałem, po 20 zł zapłaciłem, czyli dodać 60. Co jeszcze było dokupione? Tym, że jeszcze coś wydawałem. A, pędzle, wałki, te inne, to tam chyba zostawiłem 30 czy tam 45 zł, jakoś tak. Co jest? 29, dodać 29, dodać 5 pigment. To były gładź i pigment. Potem było tak, świetlówki 60. Kurde, już nie pamiętam. Farba 50. Pędzle te inne 75. No już nie pamiętam, co tam jeszcze było. Wiem, że... A oprócz tego jeszcze pokryłem dach. To 350 zł wyniosła mnie papa. Tu jest... tego pomieszczenia jest w sumie... To jest standardowy garaż na jeden samochód. Trzy rolki papy po 7,5 metra, 21 metry papy. Trzy rolki i zapłaciłem za nie coś 279 chyba, dodaj 279. Coś jeszcze było dokupywane, wiem, że jeszcze panele. 50 zł bo paczka na blat, na stół. I to chyba wszystko. I samo zaparcia trochę, żeby to zrobić w ten sposób, że pigmentem gładź i bez malowania, bez niczego. Od razu mamy takie eci-peci, nie? Dobra. Zarobiłem 300, wydałem 577. Jest ok, także stawiajcie łapki w górę, oglądajcie przede wszystkim. Ja się postaram tutaj jeszcze w tym... w następnym sezonie, że tak powiem, bo to będzie następny sezon tych moich filmów, postaram się być też w innych warsztatach w całej Polsce, po prostu u elektroników, którzy się zajmują elektroniką i spróbujemy to wam jakoś pokazać, nie, żeby uświadomić, że ten zawód jeszcze u nas nie wymarł, a jeśli nawet i wymarł, że ci, którzy zajmowali się radiówką, w tej chwili albo na emeryturze, a młodzież zapomniała, to po prostu no chciałbym to jakoś udokumentować, nie? Żeby o, tutaj stoją moje radia właśnie krótkofalarskie jedno i CB w sam kącie wsadziłem, bo najbliżej tak mi anteny, tam kable wychodzą przez komin z tyłu za kolumno, tak mi się sięgło, że tak powiem, no i co. Także mówię, jeszcze raz, lajkujcie, pozdrawiam tego, wrzucajcie łapki, stawiajcie do góry. I teraz tak. I zapomniałem, co chciałem powiedzieć, ale to już mało ważne, bo robię to bez pauzy, bez niczego, ten filmik nagrywam, także... Pozdrawiam, 10 minut. Tak wygląda w tej chwili warsztat. Za ścianą szlifierki, nawijarki, brudne rzeczy. Tam jeszcze dojdzie wiertarka, stół. Tutaj też dojdzie właśnie stół, blato ten o. Ja pozdrawiam. No i w następnym odcinku czymś się na pewno zajmiemy już.
na pewno jakimś wzmacniaczem, no i czas by było ten wzmacniacz, który tam stoi, skończyć. Także dzięki za łapki, dzięki za subskrypcję. Pozdrawiam. No, znalazłem się, doszukałem obiektywu szerokokątnego. Tak to wygląda. Cały mój, że tak powiem, warsztacik. No, z obiektywem szerokokątnym troszeczkę to może będzie bardziej można, że tak powiem, zaobrazować. Także przesyłajcie, stawiajcie łapki do góry i będziemy działać tutaj na warsztacie.